Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku 1 z 10. Dzisiaj zajmę się takim aspektem jak umiejscowienie rozgrywki finałowej, gdyż jak wiecie, w finale mamy trzech zawodników, którzy stoją przy trzech pulpitach i lokalizacja rozgrywania finału na przestrzeni tych 27 lat, kiedy ten turniej już jest na antenie, nieco się zmieniała. Również zmieniała się pozostała część studia. No ale po kolei. Na początku, w pierwszej serii, czy w pierwszych kilku seriach, finał wyglądał tak, że ze studia usuwano 10 pulpitów dla graczy, którzy grali w pierwszym i drugim etapie. I na środku ustawiano trójkę pulpitów dla finalistów. I w takiej scenerii rozgrywał się finał w pierwszych seriach 1 z 10. Później pulpity dla graczy z tyłu pozostawiono w spokoju, tylko na środku studia dostawiono 3 pulpity dla finalistów. Jak wiecie, te pulpity różniły się od tych zwykłych tym, że mają system kto pierwszy, ten lepszy, czyli przyciski, czerwone lampki. Następnie znowu powrócono do praktyki usuwania zwykłych pulpitów, no ale pulpity dla finalistów pozostały na środku studia. Po jakimś czasie, gdzieś na początku pierwszej dekady XXI wieku, pulpity dla finalistów postawiono z boku studia. Gdyż normalnie studio podzielono na takie dwa sektory. Pierwszy sektor to jest ten sektor z 10 pulpitami do rozgrywania etapu pierwszego i drugiego. Natomiast dorobiono z boku drugi sektor, gdzie postawiono 3 pulpity dla finalistów i one sobie tam stały, nikt ich nie ruszał. I taka praktyka miała miejsce przez, no, spokojnie, kilka lat. Chyba gdzieś tak od roku 2000, nie wiem, drugiego gdzieś, do roku na pewno 2007, kiedy zmieniono scenografię. No i cóż, w roku 2007, jak już powiedziałem, zmieniono scenografię na tą z lat 2007-13 i wówczas pulpity dla finalistów wróciły na środek studia. Tyle, że z tyłu te pulpity zwykłe dla graczy zostały nienaruszone. No, wiecie jak to było zresztą. Na pewno większość z Was tamte odcinki widziała. No i obecny układ. Wobec tym układ, jak dla mnie, jest najbardziej pozbawiony wyobraźni, kreatywności, gdyż po prostu pulpity dla graczy z numerem 2, 3 i 4 są adaptowane do warunków finałowych. Nie ma dodatkowych pulpitów, nie ma pulpitów specjalnych. Tyle, że po prostu są wykorzystane te pulpity dla graczy numer 2, 3 i 4. I tak to wygląda obecnie. I taka sytuacja ma miejsce już 8 lat i szczerze powiedziawszy, byłbym zwolennikiem zmiany. Ponieważ ta scenografia mnie osobiście już się przejadła. Dobrze. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!